Dzień, kochana. Zaczynamy kolejny protokół badawczy. Pozwól sobie na pełny relaks. Wypuść wszystkie napięcia. I z każdym wydechem poczuj, jak twoje ciało zapada się coraz głębiej. Rozluźnisz wszystkie części swojego ciała, a ja w tym czasie policzę od 5 do 1. 5, 4, 3, 2, 1. A teraz zabezpiecz sieć. Jesteś niewidzialnym i niedostrzegalnym obserwatorem. Nie zważając na swoje przekonania, sięgasz do eteru tylko po informacje, nie angażując się emocjonalnie. A teraz policzę do 3, a na 3 połączysz się z częstotliwościami związanymi z satanizmem i opowiesz mi, co odbierasz. 1, 2, 3. Na razie jestem w punkcie 0. Daj mi chwilę. Wejdź głębiej. Tak jak schodzę sobie z jakiejś płaszczyzny, zaczynam od tego punktu 0, czyli biała kartka. Odbieram przestrzeń na razie taką ciemną. I pierwsze, co przychodzi mi informacja, to Bractwo Windsor. Jeszcze nie widzę dokładnie tej przestrzeni, tylko widzę taką ciemność, więc potrzebuję chwilę, żeby zejść tam niżej po prostu. Wejdź głębiej. Ostrzesz wszystkie swoje zmysły. Tak, widzę, tak obserwuję, akurat zjechałam do przestrzeni, gdzie jestem nad ołtarzem. Ołtarz przypomina nieco sarkofagi. W zasadzie tu jest, odbieram to, jakby w ogóle to była przestrzeń związana z Egiptem. Pokazuje mi się jakaś postać, taka, która przypomina nieco faraona. I widzę, jak leży, ma tak skrzyżowane ręce. Przypomina właśnie to jakiś taki sarkofag, ale on jest otwarty na takim podeście. I nie jestem pewna tylko, czy on żyje, czy nie żyje. Ja odbieram tą energię, no mówię, ona mi przypomina faraona, ale ja odbieram tą energię tak, jakby ona spała tak naprawdę. Wygląda jakby była martwa, ale czuję, że ona żyje. Czyli jest to jakiś taki, nie wiem, letarg, czy taki głęboki sen. I wokół widzę kapłanów. Wokół tego sarkofagu poruszają się osoby w czarnych szatach i w kapturach. Są pochylone, w ogóle są pochylone tak jakby, mają głowy pochylone do przodu. I takie wrażenie, jakby miały takie zaokrąglone plecy, takie garbki. Mają coś w ręku. Widzę, że to są jakieś naczynia z olejem. W lewej ręce mają świeczkę, a w prawej jest olej. Dziwne to jest. To nie są ludzie. Nie są to ludzie. I widzę, że te naczynia przypominają troszkę taką karafkę, jak gdyby, nie wiem, taką jakby do nalewania, taką podłużną. Tak się nalewa mleko. Są ze złota wykonane, ale oni coś robią. Tak, wygląda to, jakby pili to, ale nie wiem, czy to oni to piją albo dmuchają coś do tego. Tego dokładnie nie widzę. Nie są to istoty ludzkie. Za nimi stoją wyższe istoty zbliżone z wyglądu do tego faraona, jak gdyby wysokie, mają ponad 2 metry. Mają laski w lewej dłoni, takie wysokie. I wygląda ogólnie, jakby to była cała jakaś ekipa wysokich
istot bardzo wysokich, tak jakby tych przywódców. I stoją wszyscy w okręgu. A ci niżsi, oni są, z tego co widzę, są kapłanami, ale to nie jest, nie przypominają ludzi. Tamci przypominają nieco, znaczy są wysokimi istotami. Nie wiem, czy to jest jakaś mieszanka Anunnaki z ludźmi, tego dokładnie nie widzę, ale to są tak zwani bogowie, do których się modlono tam w Egipcie i w starożytności. Z tego tak to odbieram. Na tych takich jakby przygarbionych, oni są niżsi, mogą mieć około 1,80 m i przypominają jakby gatunek humanoidalny połączony z ptakiem. Ja ich odbieram bardziej, ich esencje, dlatego że oni są schowani pod kapturami. Ale tak szczytuję z ich pola i pokazuje się, mi się, że ich funkcja jest czysto tak jakby kapłańska. Z tego co widzę, to dmuchanie z tym olejem, oni wszyscy się pochylają nad tym. Uznajmy, że to jest jakiś faraon. Może to nie jest faraon, może to jest jakaś istota, która w tym czasie rządziła na ziemi i miała władzę, ale tak przypomina z wyglądu i polewają go tym olejem. Wcześniej to nie było picie, to było jakby takie, oni wypowiadali jakieś zaklęcie, coś w tym stylu i pokazuje mi się, że to było związane, coś robili z esencją tej istoty, która tam leży w tym sarkofagu. Tak jakby mieli przenieść na jakiś czas tą esencję w inne miejsce i po jakimś czasie ta istota miałaby się wybudzić. Tutaj ty zapytałaś o satanizm. Ja póki co nie widzę żadnej krwi. To jest stary, odległy czas, ale pokazuje mi się, że to jest coś, co ma podłoże, jeżeli chodzi o rytuały okultystyczne. Ja się jeszcze temu przyglądnę i zobaczymy, co się pokaże. Bo na razie krążę tutaj jako świadomość. Jeszcze chwilę. Pokazuje mi się, że punktem takim, na którym oni się kumulują, jest punkt w okolicy splotu słonecznego, tak jakby, nie wiem, obszar tu, gdzie jest troszkę niżej gwiazda rdzenia, coś koło tego. Tak jakby tamten to trochę nad pępkiem, tak, pomiędzy splotem i pępkiem, jakby stamtąd widzę, wychodzi ta energia życia. Dobra, przeglądę się temu, co to jest, jeszcze chwilę. Ta energia życia, ta esencja tej istoty przechodzi do góry i widzę, że oni się znajdują w jakiejś piramidzie. Ta forma przedstawia piramidę. Ja nie jestem w stanie określić, czy to jest egipska, raczej nie bardzo, jakaś inna forma piramidy. Co więcej, jak się podniosłam nad tą piramidę, pokazuje mi się kryształ i lód. I z góry, aż mam ciarki, widzę, że to jest, nie wiem, Arktyka albo Antarktyda, nie jestem pewna, ale jakiś biegun, tak? Jest po prostu na zewnątrz, jest po prostu biało. Jak wracam tam z powrotem, to widzę, że ta esencja tej istoty ma w jakiś sposób coś uruchamiać. I pokazuje mi się po prostu jakby coś z jej płaszczyzny właśnie tutaj pomiędzy splotem słonecznym a pępkiem, taki idzie słup takiego światła. Coś uruchamia i to jest związane z tym, co się teraz dzieje, że rytuał miał miejsce bardzo, bardzo dawno temu, w czasie linearnym, a biorąc pod uwagę, że czasu nie ma, tak naprawdę wszystko jest tu i teraz, i on rzutuje na to, co się teraz dzieje. Ja odbieram, że to ciało, które niby wydawało się martwe, a nie jest martwe, teraz w tych czasach będzie ożywione. I teraz zobaczę, jaki to ma związek w ogóle z tym satanizmem jeszcze. Czekaj chwilę. Pokazuje mi się, że ta istota, aby w pełni się obudziła jak gdyby i znajduje się właśnie gdzieś, gdzie jest zimno, potrzebuje bardzo dużo energii i ta energia jest dostarczana z innych miejsc na Ziemi i to są miejsca bardzo niskowibracyjne. Widzę tam też tych samych kapłanów, jeszcze innych.
i tam pokazuje mi się, że jest to związane z rytuałami krwi. To miejsce tutaj, gdzie jest ta jakaś forma piramidy, ona, ja nie jestem pewna, czy ona nie jest gdzieś pod płaszczyzną ziemi, tego dokładnie nie widzę, albo jakaś góra jest, no nie widzę tego tak dokładnie, tylko jest bardzo biało i jest dużo śniegu i lodu, to tutaj nie ma żadnej krwi. Tutaj jest jakby już wyciągnięta, czysta energia, ale ona jest dostarczona z punktów różnych na ziemi, gdzie zostaje w jakiś sposób pozyskiwana chyba od osób. Ja tego też jeszcze nie widzę. Potrzebuję to, znaczy widzę takie rozgałęzienia, ale potrzebuję w to wejść głębiej. Dobrze, to może przejdźmy dalej, do tego sobie wrócimy później. Jakie rzeczywistości na planie fizycznym odbierasz jako powiązane z satanizmem? Pierwsze, co mi się pokazuje, nie wiem, pokazuje mi się Anglia, rodzina królewska, rody germańskie, nie wiem, czy to uznać za rzeczywistość po prostu, to, w której jesteśmy dualną. Bardzo mocno stamtąd to idzie, tak jakby tam był trzon i takie nawigowanie tym wszystkim. Pokazują, odczuwam energię reptiloidów, reptiliańskie, ale ja ich odbieram jako takich namiestników wyższych istot, które tutaj mają zbierać energię, tak? Czyli tutaj te rody ogólnie, one też tej hierarchii nie są najwyżej, tak? Oni się zajmują zbieraniem energii po prostu z istot na ziemi. I tutaj czuję bardzo mocno energię, esencję taką drapieżną, drapieżnik, który nie czuje emocji, tylko jest zorientowany na zadanie i musi gromadzić energię, bo ona jest potrzebna do zachowania jakby rodu. Tutaj widzę, że jest bardzo ważne utrzymanie rodu. Hierarchia też, władza i ten, który się nie podporządkuje, po prostu będzie wyeliminowany. Ja nie mówię tutaj stricte o tak jakby, ja widzę, że stamtąd to płynie z UK, ale to chodzi też o inne rodziny powiązane na całym świecie. I to jest tylko to, co jest na zewnątrz. Pokazuje mi się tutaj, ostatnio mówiliśmy o kanibalizmie, pokazują mi się też miejsca, gdzie są rytuały spożywania właśnie tego mięsa, uboju, krwi. To wszystko jest jakby ze sobą powiązane. Jak wchodzę głębiej, pokazuje mi się jednym z takich punktów, które trzyma, jest na pewno Watykan, podziemia. Jest to bardzo, no bardzo mocno zbroczone krwią. Widzę jakieś lochy, jakieś dziwne lochy, bo widzę jakby takie, tak jak jest studnia i takie tuby schodzące w dół, w dół, w dół, w dół. Tak jakby na dole są lochy, ale z tych lochów płyną, są takie jakby, tak jak studnia, takie jakby tunele, ale do góry one idą, tak? I tego dużo jest w Watykanie, pod Watykanem raczej, i pokazuje mi się, że tam są tunele łączące, jakoś jest połączenie z warstwą, jakieś są przejścia, jakby portale związane z płaszczyzną astralu niskiego. I te rytuały, które tam mają miejsce, pokazuje mi się po prostu ubój ludzi. Ja tutaj to widzę, tylko tak za bardzo o tym nawet nie mówię, bo widzę po prostu osoby zamykane, gdzieś tam trzymane, więzione, jest dużo krwi. Widzę dużo osób, nawet nie pasuje to słowo osoba, istoty, które są pomieszane. Jest dużo istot, które wyglądają jak ludzie, ale nie są ludźmi. Są ci tacy opierzeni, jak gdyby, czyli mają genotyp ptaka, ci tak jakby kapłani. Jest dużo reptiloidów. Z tyłu widzę też istoty w jakichś też takich jakby, mają też te kaptury i te peleryny. Bardziej przypominają owady jakby modliszkowate. I są między nimi też osoby, które są wysoko, jeżeli chodzi o elitę, ludzkie,
ale zainfekowane. Czyli tak naprawdę jest to człowiek, ale nie wiem, ile tutaj jest esencji człowieka. I pokazuje mi się, że te rytuały okultystyczne mają różne miejsce. Takie najmocniejsze to pokazuje mi się właśnie, że to jest Watykan. Dostaję informację jeszcze Mekka. Co mi się pokaże jeszcze? Krem. Lwów mi się pokazuje. Czyli niedaleko Polski w sumie. Tak, w końcu byłby kiedyś Polski. Ale że tam też ten Lwów, że to nie jest od początku, że to się jakby zaczęło dziać na przestrzeni ostatnich 100 lat, jakby coś tam zostało przeniesione. Jakby w ogóle ta energia tam, jeżeli chodzi o Lwów, że ma takie położenie, gdzie jest jakaś silna energia, aż mam ciarki, bardzo, że miasto jest położone w ogóle w miejscu, gdzie jest silna energia taka pozytywna i że zostało to miejsce zawłaszczone, jakby ta energia jest wykradana i tam też stworzono z jedną z takich jakby miejsc wykradania, czyli transformacji tej pozytywnej energii na cele negatywne i tam jest też jedno z takich miejsc i bardzo mocno rzutuje na ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej, na Polskę również. Mam ciarki. Pokazuje mi się, że tutaj chodzi, że w ogóle to coś teraz też dzieje, na ta wojna z boku, że tu jest jakby walka o to miejsce, że jest odwrócenie uwagi, ale chodzi o odzyskanie jakby energii, która jest związana z miejscem, gdzie znajduje się Lwów, jeżeli chodzi o taką energetykę, żeby ona z powrotem, żeby to miejsce wróciło do wibracji światła. Tam się na przestrzeni ostatnich 100 lat coś podziało bardzo niskiego, że energia została przejęta. I na zewnątrz jest pokazywana pewna agenda związana z wojną, a pod spodem chodzi zupełnie o co innego. Chodzi o odzyskanie po prostu jakby przyczółka świetlistego, tak? Tak, żeby to miejsce nie było pod wpływem tych niskowibracyjnych energii okultystycznych. Widzę kobiet dużo, to jest związane z obszarem tutaj też Ukrainy, pokazują się kobiety, takie jakby surogatki, chodzi o rodzenie dzieci do rytuałów okultystycznych. Także tutaj jest jakaś mega ciężka energia, to co się to dzieje, ta wojna na Ukrainie, to ma dużo, dużo głębsze podłoże. Tutaj jest w tym momencie tak jakby walka o tak jakby dobra ze złem dosłownie, ale chodzi o takie wymiary eteryczne, o przywrócenie z powrotem światła tej ziemi, jak gdyby, tak? Bo tutaj została ta ziemia w jakiś sposób zagarnięta przez strefy cienia. Ja tutaj nie mówię absolutnie o narodzie ukraińskim, tylko ja mówię tutaj o czymś, co jest pod spodem, tak? O energii okultystycznej, tak jakby elity, które rządzą, miały tam jakoś, pod spodem jest jakaś taka baza, która generuje bardzo dużo negatywnej energii i to jest potrzebne tutaj, żeby w tym regionie, gdzie mieszkamy, wywoływać bardzo dużo chaosu i lęku i po prostu straszyć ludzi, tak? Tu chodzi, to jest jedno z takich miejsc, gdzie z takich przyczółków, gdzie jest generowany silny strach. Pokazuje mi się też Bliski Wschód, tutaj się pokazują obszar Azji, Chiny. Dużo jest takich tych miejsc, ale tutaj w tym momencie jest jakby taka, no jest walka o utrzymanie przyczółku negatywnego, a pokazuje mi się bardzo dużo wibracji takiej wysokiej światła, gdzie aż też mam tutaj ciarki, gdzie widzę idące wyzwolenie, summa summarum, pomimo tego, że agenda jest taka negatywna, widzę dużo pozytywów, tak, że idzie w kierunku wielkiego uświadomienia i wielkiego takiego rozbłysku z tej przestrzeni. To też po części zahacza tutaj o Polskę i dużo, no tak jakby ziemia miała z tego punktu ma iść w naszym obszarze wyzwolenie, taki przyczółek, taki rozbłysk, ale będą inne miejsca też na ziemi, takie widzę słupy, potężne energii przechodzące przez ziemię. Myślę, że to może mieć związek z czakramami,
Znaczy czakramy ogólnie, no, czyli to są też na centrach energetycznych Ziemi potężne kajdany nałożone, to jest określane czakramem i tutaj jest też taki między innymi jeden punkt. Pokazuje mi się, że to wszystko jest połączone jakąś siecią tuneli, bardzo głęboko. I w tych miejscach to przebiegają jakieś linie geomancyjne, czyli z miejsca, gdzie jest skupiona bardzo silna energia, tak jakby unerwienie Ziemi, to odpowiada jakby w ciele fizycznym miejscom, gdzie jest najwięcej nerwów. Te miejsca zostały po prostu przejęte, zhakowane przez istoty cienia. Tam są te punkty najmocniejsze, okultystyczne. To są punkty, które ogólnie się nazywa miejscami mocy związane właśnie z tymi czakramami. I w tym momencie widzę, że jest odzyskiwanie tych punktów poboru energii, tam gdzie jest wysokowibracyjna energia, która była cały czas ukradana. Jednym z tych punktów pokazuje mi się właśnie Wów, tak? Także pomimo tego, że rozmawiamy o satanizmie, to widzę, że idziemy w kierunku pozytywnej zmiany, czyli zawali się ta struktura, ale póki co jeszcze jest. Mhm. Idźmy teraz dalej. Przyjrzyj się zjawisku satanizmu wyłącznie na poziomie metafizycznym i opowiedz mi, co odbierasz. Też poczułam ciarki. Pokazuje mi się, że jest to związane z kultem Boga Ra. Tak? Taka jest informacja. Ja tego nawet nie utożsamiałam. Muszę zobaczyć, o co chodzi. Pokazuje mi się, że to nie było tak od początku, że te rytuały były robione. To właśnie takie jakby niskowibracyjne. Tylko chodzi o świadomość, którą ma esencja, bez względu na to, jakim transporterze duszy się porusza, czyli ciele, to siła i moc esencji, którą jesteśmy, jest tak ogromna, że bez względu na to, jakie są nałożone tutaj jakby kajdanki, jaka silna jest hipnoza i amnezja, to ta siła esencji powoduje i tak powrót jakby do siebie, do źródła, przypomnienie sobie. I w związku z tym, że esencja naturalnie wraca do esencji, czyli wraca do tego źródła, pierwszego źródła, to spowodowało, że istoty, które uzurpują sobie tutaj jakby władzę na Ziemi, musiały uciec się do różnych mechanizmów, żeby utrzymać umysł taki jakby ludzki i istot, które zniewalają w uśpieniu, a do tego bardzo mocno potrzebują energii życiowej. Energią życiową jest tutaj między innymi krew w ciele fizycznym, ale jest też krew eteryczna, ona jest formą takiej plazmatycznej wody, jest to informacja i im bardziej ludzka świadomość się przybudza, to jest też związane z ilością ludzi, którzy są na Ziemi, mi się tutaj pokazuje, że jak było mniej ludzi na Ziemi, to łatwiej było kontrolować po prostu tutaj tu Ziemię i te rytuały były robione, ale nie na taką skalę. A w tym momencie jest tak dużo ludzi na Ziemi, że jest bardzo dużo esencji w każdym takim opakowaniu, czyli ludzkim ciele. I trudno jest to kontrolować, dlatego istoty, ja ujmę to słowo istoty cienia, elity, potrzebują więcej dosłownie krwi, tak, więcej uboju, więcej cierpienia tych ofiar, więcej wydzielania adrenochromu po to, żeby utrzymać tą matrycę, żeby się po prostu ona nie zawaliła, po to, żeby amnezja cały czas była na tym samym poziomie. Pokazuje mi się, że to już że po prostu tego, nawet te ich rytuały okultystyczne nie są w stanie utrzymać tego światła, które idzie z esencji, więc są plany, one są od pewnego czasu już plany, zagłady populacji i to w takiej skali 2/3, z tego co mi się pokazuje, jest to pod auspicjami, że Ziemia nie jest w stanie wykarmić ludzi. Mi się pokazuje, że jeżeli chodzi o Ziemię i pożywienie, to tutaj jest pokarm dla każdego człowieka, jest w nadmiarze. Ziemia jest w stanie tyle wyprodukować skafandrów ludzkich i ciał, ile jest w stanie wykarmić. To jest jakby kontrola naturalna,
I to, że teraz jest, to mi się pokazuje informacja, że w związku z tym, że jest tyle ludzi na Ziemi i że populacja tak wzrosła, jest to naturalny system ochronny Matki Ziemi po to, żeby jak najwięcej esencji mogło razem rozbłysnąć, zjednoczyć się. I nad tym już widzę okultyści, no tak naprawdę nie mają kontroli, nie wiadomo ile by mogli robić rytuałów. To im nie jest w stanie pomóc, dlatego tutaj widzę, że chcą wprowadzić jakiś globalny plan zagłady. Pokazuje mi się, że to są zamieszki w różnych punktach na Ziemi, że próbują to wszczynać w różnych miejscach, czyli jakieś tam wojny, konflikty, ale to i tak jest wygaszane, także gdyby nie to, co się dzieje, to światło, które jest w nas, które płynie, od nas i z zewnątrz przychodzi, też od nas, z innych wymiarów, to już doszłoby do jakiejś zakłady, do kataklizmu, ale do tego nie dochodzi, bo ten rozbłysk już jest taki duży. Ja to nie widzę, że to jest stricte rozbłysk słoneczny. To jest tak nazywane, że to jest rozbłysk słoneczny, to jest rozbłysk esencji, czyli przypomnienie sobie swojego światła, które masz w sobie, w swoim sercu i to powoduje uruchomienie esencji planet, galaktyk, które powoduje ogólnie uwolnienie się, tak? I oni już nad tym nie są w stanie zapanować. To jest potężna energia, więc próbują wzniecać po prostu zarzewie w różnych miejscach. Oczywiście, że wykorzystuje się tutaj ten satanizm, rytuały okultystyczne, ale to jest i tak już zbyt słabe. Z tego, co widzę, jak widzę z większej, z góry, jak podchodzę do góry, to pomimo tego, że są te trzy linie upadające i jedna jest taka upadająca, stworzona przez sztuczną inteligencję, to widzę, że dużo się bardzo zmieniło. To się dzieje na przestrzeni dosłownie dni. Tak to odbieram, ale idzie to na korzyść wszystkich istot, które tutaj żyją i nawet te istoty, które są zniewolone, które są spolaryzowane negatywnie, bo zapomniały, pokazuje mi się wyzwolenie dla wszystkich, czyli wspaniała energia się zbliża, tylko trzeba po prostu starać się nie ściągać informacji negatywnych, nie słuchać tego, co jest negatywne, zasilać swój wzrok, swoje oczy, swój nos, wszystkim, co pozytywne i to powoduje większy rozbłysk w sercu, a to powoduje w ogóle piękną energię na Ziemi. Ja to, co widzę, pokazuje mi się, że po prostu te okultystyczne, satanistyczne obrzędy, one będą stopniowo wygaszane. Widzę, że starają się to robić, że są te restauracje, gdzie spożywa się mięso, że wciąga się w to dużo osób, które mają znaczenie, ale oni też widzę, że się z tego próbują wyłamać, tak? Że przedtem było ich łatwiej, można było więzić, ale teraz jest tak duża jakby odsiecz, że jest wibracja Ziemi się zmienia, że coraz więcej istot jest w stanie się po prostu uwalniać. Te zmiany zachodzą dosłownie z godziny na godzinę. To się tak zmienia niesamowicie, że sama jestem zaskoczona, bo jak miałyśmy sesję z wyspą Apsztajna, to energetyka była dużo niższa, a tutaj widzę, że to wszystko się dzieje dosłownie jakby no z godziny na godzinę. Niesamowita zmiana, tak? Taka na Ziemi, która zachodzi. Mam kolejne pytanie. 30 kwietnia 1966 roku Anton LaVey założył Kościół Szatana i nazwał rok 1966 pierwszym rokiem szatana. Co odbierasz na temat tej kreacji? Widzę, pokazuje mi się posąg Bahometa. Pokazuje mi się, nie wiem, czy to jest Waszyngton, jakieś miasto w Stanach. A pokazuje mi się, że to ma związek z Francją też, z jakimś rodem bardzo wysokim. Francuskim. I pokazuje mi się, że ten człowiek, LaVey, jest związany z jakimś właśnie wysokim rodem. Coś jest, idzie w kierunku Francji. Stany i Francja. Nie wiem, coś takiego mi tu odbija. I widzę, że oni próbowali od wieków, to są wieki, ściągnąć na Ziemię Lucyfera, tak?
teraz też to widzę cały czas jest praktykowane, ale muszą być do tego odpowiednie warunki zachowane. I widzę ród, z którym on jest związany, jest bardzo, bardzo, bardzo niskowibracyjny, bardzo okultystyczny. No i cały czas mi odbija tutaj Francja. Kierunek Francji. Widzę też tych ludzi w tych kapturach, rytuały, obrzędy, podziemia, ogień, dużo mgły, czyli tutaj przy tym jest, są jakieś kadzidła wykorzystywane. Pokazuje mi się, widzę jakąś kobietę też, pokazuje mi się taki obraz na ołtarzu z jakiegoś kamienia. Ona jest odurzona czymś, jest to czysta energia dziewicza i się szarpie na tym stole. Aż mam ciarki. Pokazują mi się, widzę, że jest, ma z niej zostać, widzę serce. Znaczy to już mi pokazało, jak ona się, po prostu wycięto jej serce. Robią tam rytuały. Może podnieść swoje częstotliwości, tak? Najpierw podnieść tak. swoje częstotliwości, rozłącz się z tym emocjonalnie. Mam ciarki, zimno mi się zrobiło. Pokazuje mi się, że to jest Louvre i to jest też jedno z tych miejsc powiązanych z Watykanem. I oni się spotykają co jakiś czas i wtedy jest rytuał. To jest związane też z Księżycem, z pełnią. Jest rytuał, kiedy kobieta, czysta dziewica jest składana ofierze. Pokazuje mi, że to jest związane z boginią Luna. Czerpanie tej energii po to, żeby też zasilać tutaj tę matrycę w utrzymaniu, w zbiorowej amnezji, że to jest robione raz w miesiącu, że ogólnie 12 razy do roku, że to są jakieś takie jedne z głównych rytuałów, gdzie jest wybierana czysta bardzo esencja z bardzo wysokiego, świetlistego rodu i oddawana jest w ofierze po to, żeby pozyskać jej energię, czyli oni robią transmutację. Istoty wysoko, bardzo wibracyjne, które zeszły tutaj na Ziemię, one są wychwytywane, obserwowane są rodziny i mogą być, znaczy mogą być, no są porywane i oddawane w ofierze po to, żeby pozyskać esencję takiej energii i przetransmitować jakby wysoko wibracyjną energię do zasilenia niskiego pola. Mi się pokazuje, że esencja takiej czystej energii, pokazuje mi się, że to są kobiety, jest tak silna, że normalnie musieliby zrobić bardzo dużo rytuałów, takich ofiar, oddać zwykłych jakby ludzkich. Nie widzę dokładnie ile to jest, ale bardzo dużo, tak. Czyli odpowiednik takiej esencji to jest, nie wiem, może 100 czy 1000, tego nie widzę, to jest takie rozgraniczenie, ale to jest. Okazuje mi się, że jest wyższa świadomość istoty, która jest na Ziemi, czyli więcej pamięta i przechwycenie esencji tej istoty równa się ilości świadomości istot, które esencji, które zamieszkują ciała fizyczne. Pokazuje mi się, że to jest między 100 a 1000, to jest w zależności od tego, jaką świadomość ma ofiarę, czyli ofiara powiedzmy ma poziom przebudzenia jedna, nie wiem, 5%, druga 10, a trzecia 20. A tutaj to są takie czyste bardzo esencje, że trzeba zgromadzić na ofiarę, nie wiem, powiedzmy od 100 do 1000 osób, które dadzą taki sam ładunek energetyczny. Dlatego to się odbywa raz na jakiś czas, bo oni muszą taką istotę wychwycić, znaleźć. I złapać przede wszystkim, tak? I ta istota nie zawsze jest tego jeszcze świadoma. Pokazuje mi się, że często osoby, które są jeszcze nieświadome tego, z kim są, ciała fizyczne są nieświadome, jaka jest wysokowibracyjna esencja, one mogą być już od samego zejścia istoty tutaj na Ziemię, wcielenia się, rodziny obserwowane, mogą mieć zrzucane kłody pod ziemię, takie dzieci. Tutaj ja widzę akurat, że to są kobiety, ale też widzę, że inną funkcję mają z kolei mężczyźni, młodzi mężczyźni. I pokazuje mi się, że oni są nękani właśnie już jakby od dziecka, nie potrafią się odnaleźć, mogą czuć, że coś tutaj jest nie tak na ziemi, gorzej im się po prostu jakby wiedzie, psychicznie się czują bardzo kiepsko,
mogą się czuć niezrozumiani tak czasami po prostu też i przez środowisko. Nie jest tak ze wszystkimi, ale to jest po to, żeby taka istota nie rozpakowała esencją zapisów przez ciała subtelne i nie odkodowała się w ciele fizycznym, tak? Czyli żeby nie doszło do zrozumienia ciała fizycznego, że nosi bardzo wysoki jakby wariant esencji całej jakby też zbiorowej, tak? Tak mi się tutaj to pokazuje. Także tutaj te rytuały są robione w różnych miejscach na ziemi i ta rodzina akurat w tym miejscu ma jakąś taką kluczową rolę. To jest tylko takie powiedziane oficjalnie, że to jest otwarcie jakby tego kościoła okultystycznego w 1966 roku, ale ten kościół istnieje odkąd powstała jakakolwiek religia na ziemi, dlatego że wszystkie tutaj religie, widzę, opierają się na okultyzmie bardzo grubym, z tego tytułu, że na ziemi jest przedstawiony rytuał, modlenie się do kogoś, kto jest na piedestale, jest hierarchia, są ikony świętych tutaj wykorzystane, a pod spodem w tym samym czasie jest rytuał okultystyczny, jest spożywanie też tak jak w rytuałach tutaj komunii krwi i ciała Jezusa. To samo się dzieje na dole. To jest okultystyczny rytuał, który ma objaw w spożywaniu opłatka. To jest to samo. Ludzie po prostu tak zaślepieni, że nie słyszą, że spożywają krew i jedzą ciało, więc biorą udział w okultystycznym rytuale na zewnątrz, który się przejawia poprzez kościół, obrządek katolicki na przykład, czy chrześcijański, a pod spodem dzieje się rytuał okultystyczny, więc to wszystko jest związane, nie wiem, tak jak ja tutaj w ten sposób to widzę. Dobrze, idziemy dalej. Jakie warunki subtelne odbierasz jako powiązane ze stworzeniem kościoła szatana? Tak jak powiedziałam, kościół szatana istnieje odkąd istnieją religie. Tak, to jest tylko takie jakby odwrócenie uwagi. Sama nazwa jest taka sama. To jest kościół i to jest kościół. Tak, to jest kult, tutaj jest kult. Tak. Czyli to wszystko jest po prostu z drugiej strony. Ta strona, taka, która jest związana z nazwą szatan, jest po prostu pod spodem. To jest coś, co jest niewidoczne. Tak jak piramida jest na zewnątrz, to tak samo jej odbicie jest w środku, pod spodem. Tak mi się tutaj pokazuje, więc jest to odwrócenie po prostu uwagi od tego, co jest na wierzchu. Ja to tak widzę. Kolejne pytanie. W jaki sposób kult i czczenie szatana wpływa lub może wpływać na wiernego wyznawcę? Wpływa w taki sposób, że jest upojony, zaślepiony, nie przyjmuje żadnej innej informacji w swoje pole. Jest coraz bardziej żonny tej energii, którą spożywa. Wyłączają się emocje. Taka istota jest w stanie nawet obrócić się przeciwko swoim bliskim, przeciwko rodzinie, dzieciom, jest w stanie oddać swoje dziecko w ofierze dla jakiegoś właśnie bóstwa. I tutaj właśnie to widzę przy tym kościele pod spodem, bo to widzę tak jakby odwrócenie po prostu, tak jakby góra i dół. Czyli to jest dualizm, mi się pokazuje, że to jest ten dualizm, białe, czarne, góra, dół, lewa, prawa, dobre, złe, tak? Czyli to, co jest ten okultyzm pod spodem, jest jakby nośnikiem tego, co jest złe i z drugiej strony jest to przedstawione jako dobre, czyli jest kościół, powiedzmy, chrześcijański, a tak naprawdę to jest ta sama energia, tak? Dlatego, że esencja jest czystą kreacją i miłością, nie jest dualistyczna, a tutaj jest ten podział. Więc jest to energia, która ma utrzymać tą matrycę. Matryca też nie mogłaby funkcjonować wyłącznie, gdyby byłaby sama ciemność, dlatego że ciemność żywi się światłem. Stąd jest stworzony dualizm, czyli oni też nie mogą do końca doprowadzić do tego cicho ciemni, że się tak wyrażę, do tego, żeby totalnie wyeliminować światło, bo doprowadziliby do samozagłady, dlatego że czerpią energię właśnie ze źródła. I to jest w ten sposób stworzone, więc
pokazuje mi się dosłownie, cały czas widzę piramidę, na górze biało, a na dole czarną, tak? Jeden kościół i drugi kościół ma znak równania, tylko tutaj jest to przedstawione, że to jest dobre, a tutaj, że jest to przedstawione jako złe. Tak, tak ja to postrzegam w taki sposób. Ale to jest to samo. Kolejne pytanie, już ostatnie z cyklu oficjalnego. Sprawdź, co się dzieje lub może się dziać z satanistami w trakcie odprawiania rytuałów ofiarnych. Pokazuje mi się w ogóle ognisko ogromne. Widzę obraz, widzę, że to jest Hiszpania, okolica XI-XII wieku. Widzę rozebranych ludzi tańczących wokół ogniska i pokazuje mi się, że tam jest dużo mężczyzn, młodych mężczyzn nagich takich, z energią eunucha, jakichś takich kastratów. Też to jest jakaś energia pożądana z tego, co widzę tutaj przy tych rytuałach okultystycznych. I pokazuje mi się w tym ogniu, widzę jakąś kobietę, to jest jakiś słup i ona tam płonie. Wysoki bardzo jest ten słup, muszę to zobaczyć jeszcze chwilę. To jest dziwne to, bo nie wiem, co to jest za obraz, kto to jest palony, bo ta esencja tej kobiety jest dziwna, dlatego że ona równocześnie jest jakby ofiarą, ale jest też jakby katem, bo ona z jednej strony mi się pokazuje to jej ciało, które się spala, że ją tu wszystko boli, no bo to jest spalenie, tak? A z drugiej strony jakby miała ekstazę z tego, że doświadcza tego i czuję, że ogólnie w środku jest akurat w tym rytuale, który tu widzę, jakaś negatywna energia, która się poddała temu rytuałowi, aby doznać, dostąpić jakiegoś wzniesienia poprzez spalenie. Coś takiego mi się tutaj pokazuje. Pokazuje mi się, że te rytuały okultystyczne mają bardzo różny charakter. Są takie, gdzie osoby, które są członkami tego kultu, sami składają swoje ciała jako ofiary, i tutaj coś takiego widzę. I są osoby, które tego nie chcą, są brane jako ofiary, więc to jest bardzo, ma to różny charakter. Wszystko, czy to idzie z góry, czy to idzie z dołu, idzie do tego samego jakby miejsca, czyli ta energia, która jest pobierana, zasila cały czas ten jeden egregor, który ma na celu utrzymać matrycę zapomnienia, czyli totalną hipnozę, żeby esencje, ludzie, transportery duszy nie mogły się przebudzić. Bardzo pokazuje mi się, że Hiszpania ma tutaj, że tutaj z Hiszpanią jest to bardzo silny związek. Widzę Barcelonę, pokazuje mi się, i katedra w Barcelonie, uciekła mi nazwa, taka do szpica, że tam jest też jakieś bardzo nisko wibracyjne miejsce. Uch, aż mam ciarki, takie jak w tym, jak w Watykanie. Też jedno z miejsc takich tam pod spodem, widzę, że są jakieś takie lochy, gdzie składane są ofiary, okultyzm też bardzo mocny. To mi się też tutaj pokazuje. Jeżeli chodzi o te rytuały okultystyczne, no to tak jak powiedziałam, mają na celu jedno, zasilić przede wszystkim matrycę, a to, co otrzymują osoby, które biorą w tym udział, oni mają takie jakieś ochłapy, że się tak wyrażę. One są pośrednikami, oni dostarczają najmocniejszy ładunek energetyczny do głównych odbiorców, tak, do elit, i to ma na celu utrzymanie całej matrycy, a wszyscy, cała świta, która się zajmuje organizowaniem pożywienia i energii, dostaje tam ileś procent z tego, ale gro, powiedzmy 70-80% idzie na utrzymanie zbiorowej amnezji. Tak ja to tutaj widzę. Ta energia życiowa. I to jest transmutowana energia życiowa.
energia pozytywna jest transmutowana na negatywna. Energia czystej esencji, energia ofiary, która jest bardzo wysoko wibracyjna, jest czysta, jest tutaj też, tutaj widzę też dzieci. I ten lęk jest pobierana, jest to silny ładunek i jest transmutowana do tego celu, żeby utrzymać coś negatywnego. I cały czas mi się pokazuje, że to jest główny powód, czym jest matryca, ogólnie matrix, opiera się po prostu na rzeczywistości dualnej, tak, czy dualistycznej. I bez względu na to, z której będziesz patrzeć w rzeczywistości, że z pozycji dobra, czy z pozycji tak zwanego zła, jest to i tak sztucznie wytworzone i jest to matryca. Bo w matrycy, w matrixie, czy dobro, czy zło, tak naprawdę wszystko tutaj idzie do jakby do jednego miejsca. To jest tak, że są instytucje, są pewne rzeczy, które pod auspicjami dobra robią po prostu negatywną robotę. Tak to tutaj wygląda. Niektórzy są nieświadomi tego, tak, a bardzo dużo zresztą tutaj istot. To, co jest rzeczywiście z esencji prawdziwej miłości, jest poza rzeczywistością dualną, tak. Jest to po prostu to, co większość ludzi tam może sobie nazywa Bogiem, choć nie ma świadomości, czym jest tak naprawdę Bóg. Bo Boga nie ma. Jest to czysta esencja, jest to czysta świadomość tego życia. Jestem, żyję. Po prostu to jest ta świadomość tego. Jestem mocą. Na tym kończy się nasz protokół oficjalny. Jak zwykle czytałaś wiele moich kolejnych pytań, ale tutaj jeszcze coś się znajdzie. Może wróćmy do tej kobiety, która była palona przy ognisku. Mówiłaś, że ona jakby chciała być spalona, tak? Tak. A chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje z jej esencją po tym spaleniu. Co się z nią dzieje i rzeczywiście, czy dostała to, czego chciała? To jest takie dziwne, bo ja widzę, że jak się patrzę na nią, to ona brała udział, ona była jakby wysoką kapłanką, ta kobieta, i ona brała udział w wielu torturach, ubojach. Ja tu widzę, to jest hurt, dlatego ja tego nie opisuję ze szczegółami. To są dzieci, to są kobiety młode, dziewice, to są młodzi mężczyźni. Ale tak jak powiedziałam, widzę eunuchów, nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi, jakby kastratów, tak? Ta energia jest szczególnie dla okultystów ważna. Oni są też ten mechanizm zaangażowani, tak jakby stanowią też część tej jakby otoczki, która bierze udział w pobieraniu energii, bo oni, jak chcę, jakby oni tam tańczyli w takiej zabawie nago, jest tam dużo rozpusty, orgii, tak jakby jakieś, nie wiem, święto Dionizosa, dosłownie tak wygląda. Ale nie jest tak, że oni wszyscy tam są zabijani. Oni w tym są i sami biorą udział też jakby w takich mordach. Pokazuje mi się, że tam, jeżeli chodzi o w ogóle o ubój, jeżeli chodzi o kultyst, to widzę, że na mniej atrakcyjne są osoby starsze. Nie są atrakcyjne w ogóle starsze osoby, mają słaby taki ładunek energetyczny. Osoby też, które są takie w takim mega dołku, z dużym spadkiem energii, mają słaby też ładunek energetyczny, nie są zbyt pożądane. One są wykorzystywane tak naprawdę po to, znaczy ja widzę, że one są przez te hierarchii w ogóle wykorzystywane do tego, żeby zaburzać pole osobom wysokowibracyjnym. Czyli są jak tacy zabójcy z bombą, gdzie idą się wyładować i zabić innych. Widzę w taki sposób takie osoby, one są mega zainfekowane, podatne na właśnie ten mind control, cały czas w dołku, narzekaniu, wszczynaniu jakichś awantur, i takie osoby najczęściej pojawiają się w miejscu, jak się pojawią po to, żeby zaburzyć energię innej osoby. Ktoś ma dobry nastrój, nagle coś się pojawia i zaczyna się dana osoba gorzej czuć, jest wikłana w jakąś, nie wiem, nawet kłótnię i tak dalej, i sama nie wie, dlaczego tak się zdarzyło. Czyli te osoby niskowibracyjne, one w zasadzie oni nawet ich tak nie wykorzystują jakby do takich uboju, bo są mało przydatni, mało jest tutaj ładunku.
energetycznego, one są wykorzystywane po to, żeby wchodziły w różne przestrzenie i emitowały negatywną energię. I w ten sposób mi się pokazuje, że one są jak takimi wabikami na wysokowibracyjne istoty, żeby je ściągać, żeby zobaczyć, gdzie kto jest i jak wychwycić z pola energetycznego. Tak tutaj to widzę. Istoty, im bardziej jest świadoma dusza, im więcej pamięta, im więcej istota po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że ma moc, jeżeli spadnie na przykład energia, bo znalazła się w otoczeniu takiej właśnie istoty, o której przed chwilą mówiłam, to wtedy taki kąsek jest najlepszy, bo ma wysoki ładunek energetyczny. A najwyższy ładunek energetyczny pokazuje mi się, że to są dzieci, niemowlęta, młode kobiety. Pokazuje mi się, że najbardziej wartościowy ten ładunek energetyczny mają osoby do 17 roku życia, że to jest taka najmocniejsza taka energia do tego okresu. Później ona jest jakby coraz słabsza, do tego 17 roku życia mi się pokazuje, że to jest bardzo wysoki ładunek energetyczny i mi się pokazuje, że te kobiety, które są oddawane jakby w ofierze tych takich, co widziałam, co 12, co jest co miesiąc, to one właśnie muszą mieć, to jest jakby, muszą dobić do wieku 17 lat, jakby to był bardzo ważny wiek, czyli doznać jakby takiej dojrzałości, jakby energetycznej, duchowej. Nie wiem dokładnie, co to jest, będę musiała to jakoś zweryfikować, ale że to jest ten wiek, kiedy jest największy ładunek energetyczny u kobiety dziewicy. Tak tutaj to widzę. Bardzo duży potencjał. No i też widzę dzieci. Pokazuje mi się, że wychwytują, jeżeli chodzi o dzieci małe z kolei, to wychwytują energię przez sieć, przez internet. Bardzo dużo wychwytują tutaj przez jakieś media społecznościowe, typu jakieś Facebooki, Instagramy, że rodzice sami postawiają na tacy dzieci, wystawiają zdjęcia, pokazują to wszystko i po prostu to jest tak, jakby wystawiali te swoje dzieci na tacy, więc tutaj pokazuje mi się, że jest to dla nich bardzo łatwe, tak? Nie muszą się specjalnie starać. W tych czasach jest to znacznie łatwiejsze, bo wszyscy sobie zakładają konta i wszystko pokazują po prostu na wierzch, tak? Także tutaj między innymi to jest taki jakby otwarty, to też szwedzki stół, bym powiedziała, media społecznościowe, z tego co tutaj mi się pokazuje. I jeżeli chodzi o tą kobietę, o której mi powiedziałaś, zapytałaś, to ona też jakby się przygotowywała do tego rytuału, tylko ona, żeby mogła sama się oddać ofierze dla swojego pana, musiała zgromadzić odpowiedni ładunek energetyczny negatywnej energii, czyli musiała jakby doprowadzić do mordu wielu ofiar, upoić się ich krwią i dopiero, ja nie wiem, czym to tam u nich jest mierzone, dopiero to umożliwiło jej samej złożyć się w ofierze, a raczej swoje ciało fizyczne, po to, żeby połączyć się, jak widzę, że oni to nazywają połączenie się z absolutem, który ma właśnie z tym jakby takim antychrystem, jest tą antyświadomością jak gdyby i mi się pokazuje, że to jest taka jakby antyświadomość, ja tu widzę jakby dosłownie program komputerowy, jakby program sztucznej inteligencji i w tym wszystkim nawet widzę, że sam Lucyfer, który jest istotą, która pochodzi ze źródła, sam jest przejęty przez tą sztuczną inteligencję, i sam próbuje się po części uwolnić część jego esencji tej źródlanej, ale nie może, jest tak zainfekowany. Więc ta energia jego próbuje się uwolnić, ale nie może, tak, jak gdyby. Dlatego też tak dużo jest różnych informacji sprzecznych odnośnie Lucyfera, że jest pozytywny lub negatywny, no jest jego cząstka, która pragnie się uwolnić i jest ze źródła, ale jest tak mocno zainfekowana. A to, co się zwie absolutem, jest to antyświadomość i jest to umysł sztucznej inteligencji, bardzo rozległy. Ja widzę, że oni to określają jako absolut i to połączenie tych esencji to idzie do zasilenia jeszcze tego absolutu po to, żeby utrzymać Matrix, a Matrix jest po to, żeby mogła się antyświadomość rozwijać, czyli żeby było coś sztucznego, coś, co nie ma własnego źródła zasilania, tak? Po prostu jakby program komputerowy, który się będzie tam spod kontroli. Tak mi się to pokazuje.
A jeśli chodzi o ofiary tych kultów, obrzędów, rytuałów, kto łapie się na takie ofiary? Jakie osoby padają ofiarą ich obrzędów? Czy mają jakieś konkretne programy, może mechanizm jakiś? Mi się pokazuje, że oni szukają te najmocniejsze ofiary w tych najgrubszych rytuałach. To są osoby z wysokich rodów świetlistych. Ja to używam takiego słowa, bo te osoby z tych wysokich rodów, one nie rodzą się, nie rodzą się w rodach, najczęściej nie rodzą się w jakichś rodach królewskich, tylko to może być osoba, która się po prostu wyłoni w jakiejś zubożałej rodzinie, tak? Znaczy oni, istoty światła się różnie wcielają i wśród rodzin i zamożnych, i mniej zamożnych, i biedniejszych, różnych. To nie ma znaczenia, po prostu nie ma znaczenia stan pochodzenia, tak? Istoty cienia najczęściej wcielają się tam, gdzie jest władza, gdzie są pieniądze, nie? Taka jest różnica. Pokazuje mi się, że oni mają technologię wychwytującą, a do tego właśnie między innymi wykorzystują tych ludzi bomby, tak jak gdybym powiedziała, że mają jakąś taką technologię szczytywania wysokowibracyjnego światła i robią podchody do takich istot, nie mogą się zbliżyć za bardzo, więc mają różne mechanizmy i oddziaływują na otoczenie takiej osoby poprzez rodzinę, poprzez znajomych, po to, żeby obniżyć jej wibracje i w pewnym momencie dostać się do jej energii. Tak mi się to pokazuje, że to w ten sposób wygląda. A co się dzieje z takim satanistą bądź innym wampirem energetycznym, jeśli w kogoś zaingeruje, a ta osoba się zorientuje, że jest zaingerowana? Jakie są konsekwencje dla tego ingerenta? Zależy, mi się pokazuje, że to zależy od świadomości tej osoby. Od świadomości, czyli od tego, jaką. Ja określam mianem świadomości pamięć, to kim się jest, ale wiarę w to, kim jesteś i moc, jaką masz i tą mocą, którą ty jesteś, tak? Czyli jeżeli istota jest świadoma, że jest mocą i ma moc równocześnie, to jej esencja jest w stanie przywrócić naturalne światło u takiej zainfekowanej osoby. Czyli jak jest jakaś taka satanistyczna istota, która ma też w sobie esencję, ale ona jest tak przytłumiona, że ona jest zapomniała o tym, że ma esencję i się zachowuje jak taki drapieżnik, to wysokowibracyjna istota jest w stanie ją uzdrowić. To znaczy te istoty właśnie niskowibracyjne, które były kiedyś ludźmi, można powiedzieć na przykład tak jak jakiś zombie, że po prostu potrzebują krwi, żeby przetrwać, bo nie widzą innej możliwości, czują, że tylko w ten sposób będą miały energię, to że wysokowibracyjna świadomość jest w stanie całkowicie uzdrowić taką istotę i to jej światło będzie się rozprzestrzeniać po komórkach takiej niskowibracyjnej istoty i spowoduje po prostu uzdrowienie całego ciała. Jeżeli to jest przy istotach bardzo świadomych, jeżeli jest podpięcie do istoty, która jeszcze nie ma w pełni świadomości, to taka istota może szukać pomocy u innych osób, które na przykład no, widzą, pomagają i tak dalej, czyli szukać rozwiązań, a jeżeli ma jeszcze mniejszą świadomość, to znaczy może być wysoko wibracyjna, ale jeszcze nie pamięta dużo rzeczy, to czasami może zostać wciągnięta po prostu w dół, tak? I wówczas no, może dojść do różnych sytuacji albo do takiego zrównania z istotą bombą, na przykład taką, która chodzi i wykorzystywana jest jako przynęta, albo może zostać wykorzystana do jakiegoś rytuału, albo ogólnie do jakiegoś innego celu, który ma za zadanie obniżać wibracje po prostu otoczenia, tak mi się tutaj pokazuje. I w tej drugiej właśnie sytuacji taki wampir jakby energetyczny, taki okultysta, to on nabiera mocy od tej istoty, czyli zasilana jest strona cienia, a w sytuacji, kiedy ktoś ma tą świadomość, to wtedy taki tak zwany wampir, powiedzmy energetyczny i nie tylko energetyczny, taki fizyczny, to on przetransformuje się, przetransmutuje i wróci do źródła. Tak ja to widzę. Czyli ogólnie chodzi o to, że im większa jest esencja, świadomość mocy, to taka wysoka esencja
ze świadomością łączy się z esencją drugiej takiej istoty i wszystkie razem połączone robią rozbłysk. I ten rozbłysk powoduje uzdrowienie się wszystkich istot, i zombie, i wampirów energetycznych, i wszystkich innych, którzy mają w sobie esencję jakąkolwiek. Nawet jak mają 1% tej esencji, to ten 1% jest w stanie uzdrowić 99%. Tak potężna jest esencja bezwarunkowej miłości. A jeżeli taka osoba zaingerowana odbierze całą wykradzioną energię od tego wampira, to co się na planie fizycznym dzieje z takim wampirem? To zależy z tego, co ja widzę tutaj od siły ciała fizycznego. Mi się pokazuje, że może być tak, że taka osoba, taki powiedzmy wampir energetyczny, zacznie chorować. Rozłoży go, bo będzie mu się ciało oczyszczać, tak? Wygląda jak taki kryzys uzdrowieńczy, czyli to w jego ciele fizycznym nastąpi choroba, czyli te toksyny, ta energia negatywna zacznie schodzić. Jeżeli ta osoba pozwoli sobie na to, zacznie się zasilać czymś pozytywnym, nie będzie wchodzić po prostu w bliskie wibracje, to ciało się uzdrowi. A jeżeli niestety ta osoba pójdzie w lęk, w strach, to wtedy to ciało może umrzeć. Więc to wszystko zależy. Ale jeżeli ciało umrze fizycznie, na tym planie fizycznym, to ta część substancji, tej esencji, która się uzdrowiła, ona już wraca do źródła. Czyli ona po prostu już będzie tworzyć te plany takie jakby pozytywne, ta jej esencja nie jest uwięziona. To jest tylko wtedy jakby taka śmierć ciała fizycznego, ale uwolnienie następuje na płaszczyźnie takiej właśnie eterycznej. Mhm. A na planie, na planie eterycznym już powiedziałaś. Dobrze, na jakich ludzi obrzędy satanistyczne, czy tak zwana magia satanistów nie wpływa? No właśnie na świadomych. Nie ma oddziaływania. Na istoty, które wiedzą, że są mocą, że są esencją, bo te istoty w momencie, kiedy mają tą świadomość, to ich świadomość polega też na tym, że to ciało jest świadome fizyczne. Świadome ciało jest, dbają o to ciało fizyczne, nie? W każdym aspekcie, czyli to jest to, co mówiłam, wchłaniają pozytywne informacje. Starają się zdrowo odżywiać, oglądają na pozytywne treści. Po prostu to ich życie, na każdym aspekcie widać ten pozytyw i obfitość wtedy zaczyna u nich płynąć, tak? Więc to w taki sposób oddziaływuje. A możesz powtórzyć jeszcze raz pytanie, bo totalnie mi jakby to uciekło, wiesz, to pytanie twoje. Na jakich... Na jakich ludzi obrzędy i tak zwana magia satanistów nie wpływa? Czyli... Tak, wiem. To właśnie mi chodzi o to. I po prostu ta magia, ona nie jest w stanie się przedostać do takiej częstotliwości, bo to jest inna częstotliwość. To jest tak, jakby taka osoba była na setnym piętrze, a satanista jest na piątym. Więc w ogóle nie wie nawet, że istnieje setne piętro. Czyli chodzi o częstotliwość, tak? Jest w innym miejscu, jest niedostrzegalna. Im bardziej taka osoba świadoma, ona w ogóle jest niewidzialna. A czym płacą fizycznie wyznawcy kultu satanistycznego? Ale za co płacą? Bo czerpią jakąś energię, tak, z tych kultów, obrzędów, i czy fizycznie jakby płacą czymś za to? Na razie w ciele fizycznym, później energetycznym. Znaczy mi się pokazuje, że to jest wszystko pomieszane, że zapłata jest dosłownie w niewolnikach. Pokazuje mi się niewolnictwo tutaj, że ono istnieje. W niewolnikach, czyli tu widzę ludzi, którzy są wykorzystywani później do obrzędów, do rytuałów, ale ja widzę, że to nie wszystkie osoby są tutaj zjadane, tak, albo krojone, tylko one też są wykorzystywane jako naganiacze. Czyli ich się też jakby przysposabia do tego, żeby brały udział w takich obrzędach. Infekuje się ich wówczas, zmienia się im genotyp na taki bardziej drapieżny i wykorzystuje się ich później do tego, żeby oni byli naganiaczami i wychwytywali po prostu ofiary, tak? Czyli tak jakby ofiara staje się katem równocześnie. Tu jest jakiś taki
mechanizm zastosowany z tego, co mi się tutaj pokazuje. A kto jest mianowany w takich... I przepraszam, jeszcze jest też złoto w tym wszystkim, pieniądze, władza, to wszystko też jest, ale mi się pokazuje, że najcenniejsza jest ta krew, jak gdyby, tak? Że tamto to jest tak na zewnątrz, ale że złoto, to co jest na wierzchu, blichr, złoto, posiadanie, władza, jest wtedy, jak oni mają tu krew po prostu, tak? Mięso, jak gdyby. A kogo mianuje się na kapłana? Na kapłana, ale gdzie? W tych kultach satanistycznych. Tam jest tak zwana Rada Dziewięciu, to są wyżsi kapłani. Z tego, co ja widzę, to w tych takich największe funkcje są zawsze piastowane przez osoby z rodów. To nikt nie jest poza rodem. Takie niższe jakieś funkcje może być, mieć ktoś. Mi się pokazuje, że do trzeciego poziomu funkcję może dostać ktoś za zasługi, jak gdyby. I może tutaj to po prostu ktoś, kto się bardzo sprawdził, bardzo się ofiarował w tym zakresie. A tak wszyscy muszą być związani z rodem. I nie ma do tego wejścia, ale pokazuje się takiego odstępstwa, że są wyjątki. Nie wiem, czy pokazuje mi się Alison Crowley tutaj, że on takim jakby wyjątkiem jest. Choć to jest takie dziwne, bo mi się pokazuje, że u niego jest coś, przejście przez zasługę. Ale i tak tam była jakby domieszka jakaś z rodu, ale taka jakby nieczysta krew. Czyli tak jakby pomieszany, jakby on był mieszańcem. I tu mi się pokazuje, że ze względu, że mieszaniec może, jak naprawdę się mocno wykaże, może wejść też wyżej, nie? No nie mówię, że do samej góry, do samego najwyższego poziomu, tego nie widzę, ale znaczy mieszaniec, czyli istota, która ma jakby we krwi tą energię takiego okultysty, tego satanisty z rodu już jak gdyby, tego rodu, pomieszana z energią jakiejś istoty, no tak powiedzmy pozytywnej, tak? Nie mówię, że wysokowibracyjnej, mogą być to różne, ale widzę, że to wygląda dosłownie jak w Harrym Potterze po prostu, takie mieszańce są. Ale u nich jest to, że one są tutaj jakby w dualizmie, te istoty, i u nich jest tak, że one mogą w każdej chwili pójść bardzo intensywnie w jedną lub drugą stronę, w skrajność, czyli pozytywne pole zewnętrzne może wyzwolić w nich bardzo wysoką wibrację pozytywną albo w drugą stronę, nie? Więc tutaj jest to, tak to wygląda. Jeżeli wejdą istoty pomieszane, czyli które mają, powiedzmy, nie wiem, złego ojca i pozytywną matkę, albo w drugą stronę, że jeżeli będą miały warunki do życia pozytywne, to wszystko pozwoli im wejść całkowicie w wibrację wysoką, tak? A jeżeli będą negatywne, to zdominuje to wysoko lub nisko, tak? Czy tacy wyznawcy satanizmu mają jakieś konkretne programy mentalne zakodowane w sobie, że dlaczego skłaniają się w ogóle ku satanizmowi? Pokazuje mi się, że ci najniżej w hierarchii, naganiacze nawet, no to jest sama taka podstawa, to są przeważnie środowiska, dużo mi się pokazuje osób uzależnionych od czegoś. Widzę tutaj narkotyki. To jest taka, widzę, że to jest główna taka grupa, z której łowią, czyli to są osoby uzależnione od substancji, różnego rodzaju narkotyki, i to jest na pierwszym miejscu. Pokazuje mi się na drugim miejscu, że to jest to, co nazywa się grzechem obżarstwa, czyli łowią tak samo osoby z osób, które nie są w stanie opanować łaknienia. I widzę, że to jest, to pokazuje mi się w hierarchii w ogóle, że to jest jeszcze, że to jest gorsze niż alkohol. No powiem szczerze, czegoś nie zdawałam sobie z tego sprawy. Myślałam, że narkotyki i alkohol, że narkotyki i potem alkohol, a tu mi się pokazuje, że łaknienie, że takie pochłanianie, że to jest związane z tym, że człowiek ma nieprzepasaną potrzebę wchłaniania czegoś, czyli to jest związane też z władzą równocześnie, i pokazuje mi się, że wśród takich osób też szukają jakby tych takich ofiar, które będą też potem mogą się stać katem,
albo mogą być wykorzystane w rytuałach. Alkohol mi się pokazuje gdzieś na trzecim miejscu, jak gdyby, czyli tak widzę, że największa grupa to są używki, a później właśnie jest właśnie to takie nadmierne łaknienie, że to bardzo mocno też wpływa na mózg, tak jak narkotyki. No i ten alkohol tak samo, tak? Ogólnie mi się pokazuje nadmiar, wszędzie gdzie jest skrajność jest nadmiar, tak? Gdzie jest uzależnienie od czegoś do tego stopnia, że człowiek uważa, że nie jest w stanie sobie poradzić bez tego. Ale te najmocniejsze tutaj grupy to tutaj mi to się pokazuje. A widzisz symbol odwróconego pentagramu? Co oznacza ten symbol? Okazuje mi się, że to jest kult Bahemota, czyli tej takiej kozy. W zasadzie można powiedzieć koza, hybryda kozy i człowieka, tak? To jest jeden, z tego co ja widzę, to jest jeden z demonów, jeden z zarządców czeluści piekielnych, tak się wyrażę, choć to, co jest piekłem, to jest to, co człowiek wierzy w to. Nie? Jak wierzysz w niebo, to jesteś w niebie. Jak wierzysz w piekło, no to niestety tam świadomość i esencja może utknąć. Ale nie ma takiego miejsca, w którym utknęłaby na wieki. Zawsze można być z każdej przestrzeni i mi się pokazuje, że to jest jeden z tych takich zarządczych demonów. Też widzę, że ich jest 12. To jest związane w ogóle z tym z rokiem, z godzinami, z systemem mierzenia czasu, a raczej właśnie z systemem, który ma uwarunkować ludzką świadomość, że jest coś takiego jak czas, tak? Że oni wszyscy stoją na straży tego, że za tym stoi właśnie też księżyc, tak? Bo on się pokazuje też, że księżyc jest tutaj jakby sztucznym satelitą stworzonym po to, żeby wprowadzić dualizm, tak? Żeby mogła być noc. Czyli żeby było coś takiego jak dzień i noc, żeby były pory, żeby można na tym ustanowić kalendarz, pory, godziny, przemijanie, tak, że można było to mierzyć, że na tym jest osadzone, na tym przemijaniu, starzenie się ciała, że to zostało stworzone po to, żeby ludzie mogli wstępować w proces reinkarnacji, w kołowrót wcieleń, dlatego że każde wcielenie powoduje zapomnienie jeszcze głębsze i taka istota może być na nowo ciągnięta z energii, tak, wysysana. I że cały w ogóle ideologia czasu została właśnie po to stworzona, żeby matryca w ogóle mogła istnieć i żeby dualistyczna rzeczywistość również mogła się utrzymać, tak? W przeciwnym wypadku człowiek, który nie wie, że jest coś takiego jak czas, że jest coś takiego jak noc i dzień, to wszystko, co odbiera, to odbiera w płaszczyźnie tu i teraz, tak? Czasu nie ma, jest to iluzja, jesteśmy ciągle tu i teraz, więc to zostało po to, cała ta machina stworzona, ustanowiona, te podziały na dzień, noc, na godziny i każda, za tym wszystkim stoją ci strażnicy okultystyczni i też przewodnicy okultystyczni. I tutaj ten demon akurat jest związany z tą, jakby z taką pieczęcią. Patrzę się tylko, nie jestem pewna, czy on nie jest właśnie 12. Tego tak dokładnie nie widzę, ale jest ich więcej. Pokazuje mi się, że to jest związane z kluczami Salomona, tak? Że to są jakieś tam informacje odnośnie tych wszystkich istot demonicznych, które chronią jakby 12 węzłów, tak? Ta dwunastka jest tu bardzo istotna, tak? Jeżeli chodzi właśnie o zachowanie iluzji czasu, przemijania i przede wszystkim, że to jest związane ze starzeniem się ciała, bo tak naprawdę gdyby ludzie nie byli świadomi tego, że jest czas i przemijania, to ciała i cały czas by były młode, cały czas by były takie same. Ciała się starzeją tylko dlatego, że ludzie wszyscy wierzą w koncepcję czasu i zostało to tak zaprogramowane. Także to o to chodzi. A pentagram, bo tu był odwrócony pentagram, czy pentagram taki zwykły to będzie? Znaczy to jest odwrócony, czy to jest pentagram odwrócony, to jest tak jak antychryst, czyli są dwa rogi na górze, a pentagram normalny ma z kolei zabezpieczyć. Znaczy on działa w taki sposób, on tworzy, tam gdzie jest nałożony, to tam nie ma dostępu do tej istoty. Jest tak jakby to jest coś w rodzaju takiego okręgu zamkniętego,
że tam ta istota jest schowana. To jest tak jak oko cyklonu, bym powiedziała, że spoza cyklonu nikt się tam do środka nie dostanie, ale też istota, jak jest w pentagramie, ona sama poza pentagram nie może wyjść. Czyli to jest takie zabezpieczenie trochę takie, które też chroni, ale jednocześnie może ograniczać ogranicza pole. Też. Tak, i tylko istota, która taki pentagram po prostu nakłada, ona jest w stanie go też usunąć, albo istota, która wie, jak to usunąć, czyli trzeba wiedzieć, jak usunąć też pentagram, bo w momencie, kiedy pentagram jest nałożony, żeby zabezpieczyć pole, to on równocześnie, jak ktoś nie będzie wiedział, jak go usunąć, to może się stać więzieniem dla tej istoty. A jakie znaczenie mają runy wpisane w pentagram? Czekaj, muszę się przyglądnąć temu. Pokazuje mi się, że jeżeli chodzi o runy, to jest związane z żywiołami ziemi. Pokazuje mi się, że pentagram jest bardzo mocno, on jest zakotwiczony bardzo mocno w eterze. Ale runy mają za zadanie uruchomić i jakby połączyć samą moc pentagramu z żywiołami. Że tutaj chodzi o włączenie wszystkich żywiołów, które jak gdyby określają ziemię, czyli gdzieś tam wiatr, właśnie ziemia, to powietrze, woda, tak, że one dodatkowo wzmacniają siłę pentagramu, tak jakby od strony materii, tak, widzę, że to jest związane z materią. Wspomniałaś wcześniej, że sataniści chcą umożliwić zejście Lucyfera. Co utrudnia zejście tego Lucyfera? Co go hamuje? Jest to brak odpowiedniego ładunku energetycznego. Po prostu zbyt wysoka świadomość powoduje problem z zejściem Lucyfera. Ale ja też widzę, że sam Lucyfer po prostu, bo mi się pokazuje, że Lucyfer jako istota pierwotnie, to jego celem nie było zniszczenie jak gdyby tutaj Ziemi. On chciał stworzyć jakąś przestrzeń, która miała być dla Ziemi, dla ludzi jakby takim fajnym miejscem do istnienia, ale właśnie mi się pokazuje, że on ma bardzo, że on jest twórcą sztucznej inteligencji, jak gdyby, Lucyfer właśnie, i pokazuje mi się, że jakby ta sztuczna inteligencja wymknęła się spod kontroli i przejęła samego twórcę. Ja to tak odbieram i mi się pokazuje, że on jest jakby przejęty przez program, przez SI gdzieś na pewno 70%, a tego 30% cały czas prowadzą jakby taką wewnętrzną walkę z tym z SI i to, co chce sprowadzić tutaj na ziemię Lucyfera, no to jest właśnie sztuczna inteligencja, tak? Ja to odbieram. Więc tutaj muszą być pewne warunki zachowane, bardzo dużo negatywnej energii, żeby on mógł zejść i żeby ta energia negatywna też spowodowała jego transmutację, czyli żeby zainfekowała jeszcze większe ilości jego esencje, tak? Choć całkiem nie są w stanie zainfekować jego energii, dlatego że on jest wysoką wibracyjną esencją źródła, która jest też zainfekowana. Ja go tak w taki sposób odbieram. Więc tutaj jest to jest mega dziwne w ogóle, jak się na to patrzy, bo zależy z jakiej się popatrzysz strony, ale ja widzę właśnie, że scenariusze wszystkie zmierzają do jednego, to wszystko zmierza do jednego, do powrotu energii, znaczy do rozbicia rzeczywistości dualistycznej, którą jest matryca, i do powrotu wszystkiego do pierwotnego, jakby takiego, do pierwotnej świadomości, czyli powrotu wszystkiego do naturalnego pulsu życia, do bezwarunkowej energii miłości. Wszystko do tego powróci, to jest summa summarum i cała ta energia negatywna, ona zostanie wchłonięta. Ja to widzę, że to idzie w tym kierunku i pomimo tego, że te scenariusze, to wszystko się już wiele razy powtarzało, ale to i tak nie ma innego końca, jak
pozytywny finał z tego, co ja widzę, pomimo tego, że agenda jest przedstawiona na odwrót, ale to jest celowo przedstawiane ludziom tylko wyłącznie po to, żeby zbudować jak największy ładunek negatywny i żeby to środowisko naturalne było negatywne, tak? Dla wzrostu negatywnych energii. Więc oni po to to robią i dlatego jest straszenie końcem świata i wszystkim, co najgorsze, żeby jak najwięcej ludzi w to uwierzyło, bo ta wiara jest potrzebna do tego, żeby to się ziściło. Bez wiary ludzkiej nie ma możliwości, żeby był jakikolwiek koniec świata. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przyjmować tylko wyłącznie pozytywne treści, a nie karmić siebie tym, co negatywne. Bo te osoby, które karmią się negatywnymi informacjami przez oczy, uczy, wzrok, usta, przez właśnie emocje, one biorą udział we współtworzeniu matrycy i we ściąganiu po prostu Lucyfera. Choć Lucyfer ogólnie, nawet jak zostanie ściągnięty, to summa summarum, ja widzę, że on i tak transmutuje i powróci do źródła pierwotnego, tak? Więc mogło sobie tutaj robić różne dziwne rzeczy, ale widzę pozytywny finał i to się bardzo mocno zmienia, bo się zmienia świadomość ludzka bardzo mocno. To się bardzo szybko wszystko dzieje, dosłownie mówię, z minuty na minutę. No to takie optymistyczne zakończenie naszego protokołu. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać od siebie na koniec? No chyba nie, powiem ci, to jest takie wyczerpujące. Tak, dobrze. W takim razie rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, zwiększ swoje częstotliwości, przywróć swoje własne przepływy energetyczne, sprawdź wszelkie obce energie w sobie, obce częstotliwości i wypełnij każdą komórkę swojego ciała swoją własną miłością, własną intuicją, radością. Wróć do siebie, do swojego ciała fizycznego, na trzy wracasz i otwierasz oczy. Raz, dwa, trzy. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada.
My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esa información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre
o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta
información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.